Siemanko, pokażę to łatwe kopiowanie. Tam w zakładce społeczności napisałem kroki. No jest to tak proste, że to jest szok. Potrzebujemy zwykły garaż w jednym mieszkaniu, zwykły tam Eclipse Tower. I tu w garażu jakieś auta na straty. No, w większości przypadków u was to będzie tam motorek Fadziu czy darmowe Elegy. U mnie tu się znalazły no, dwa Deluxo, no i auto, które kopiujemy, nie wiem, trzymajcie je najlepiej w arenie, tak jak ja. Potem potrzebujemy, jeżeli to robicie na sesji publicznej, to musicie tam, wjeżdżacie do randomowego gracza, do warsztatu tuningowego, jeżeli tam robicie to ze znajomym, no to ze znajomym, no znajomy musi mieć w tym samym miejscu warsztat tuningowy co wy, no i to co robi robotę w większości kopiowań, czyli mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów na miejscu numer 3. I tu sprawa wygląda tak. Wchodzicie do garażu, gdzie macie auta na straty. Tu zwróćcie uwagę, pokażę tablicę. Końcówka ma S411. Wyjeżdżamy tym autem na zewnątrz. Zwyczajnie z niego wysiadamy. Przez menu interakcji wchodzimy w pojazd, zwróć pojazd osobisty. Teraz sobie wzywamy to auto, które kopiujemy. No wiadomo, najbardziej dochodowym interesem jest tutaj to EC przerobione na wersję Shock z Areny Wojny. Ja trzymam je akurat w arenie, wzywam. Przyjdzie na moich jeszcze tablicach iFruitowskich, ale tutaj kopia dostaje tablicę nie iFruita, tylko z tego auta na straty. Ja w moim przypadku z Deluxo, to będzie tam końcówka S411, wtedy moja kopia będzie warta tam 3 miliony 800, a nie 1 tam 700 z kawałkiem, jakby się używało darmowego Elegy. Po drodze teraz tak, jedziemy do tego warsztatu tuningowego, ale nie wjeżdżamy do swojego, tylko do albo do znajomego, albo do jakiegoś randomowego gracza, zależy na jakiej sesji to robicie. Przypierdolcie po drodze w coś, żeby tam była opcja kliknięcia napraw pojazd. A w tych krokach tam na odwrót napisałem, po wyjechaniu z warsztatu dostajecie tablicę z auta, a nie po wjechaniu. No, małe przejęzyczenie. No ale tak, wjeżdżamy do kogoś, do warsztatu tuningowego. Tam tylko klikamy napraw pojazd i wyjeżdżamy nim z powrotem na zewnątrz. Zwyczajnie opuszczamy ten warsztat. Czyli tak, tu pokazuję, jeszcze mam swoje tablice. Kliknąłem napraw pojazd, teraz się wycofuję. Klikam, żeby opuścić ten cały warsztat. Po wyjechaniu dostaję tablicę z tego z tego Deluxe, o którym wyjeżdżałem na początku z mieszkania w Eclipse Tower. Cały glitch. Jedyne co teraz musimy zrobić, to wezwać mobilne centrum operacyjne i wjechać tam, zapisać kopię. Nieważne, czy ono jest puste, czy pełne. Jeżeli jest pełne, no to to auto, co jest w środku, przeniesie się w miejsce tego waszego auta na straty. Ja tu już te resztę filmiku przyspieszę. Tam będzie widać, że w mobilnym miałem tego Championa. On mi się przeniesie w miejsce tego Deluxo. Pojadę zrobić drugą kopię i tak można robić w koło. Że kopiowanie jest naprawdę mega łatwe. Nic tu nie potrzeba takiego, żeby ktoś z innym celowaniem, ktoś na Titanicznej, ktoś gdzieś coś dołącz, kliknij, kurwa, spamuj. Tu się nawet nie da tego spierdolić. Pozdrawiam, elo.